Projekt zarządu w sprawie przystąpienia do udziału w dzielnicowym budżecie partycypacyjnym w roku 2014. Paragraf pierwszy. Rada Dzielnicy Toruń Czerwony przystępuje do udziału w dzielnicowym budżecie partycypacyjnym w 2014 roku. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie podjęcia. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan radny. W jakich zasadach będzie funkcjonował ten budżet partycypacyjny w dzielnicy trzeciej? Znaczy na zasadach jest inaczej, może wyjaśnię tak. Rada Miasta podjęła uchwałę, w którym przekazała środki na dzielnicę, na wszystkie dzielnice. Aby przekazała środki na dzielnicę. Ponad 1 000 000 złotych, tam jest bodajże 1 900 000. Przepraszam, chodzi mi o to, w jaki sposób będą regulowane. Po to mi chodzi. Rozumiem, mogę skończyć. I teraz co do środków. W zależności ile dzielnic podejmie takie uchwały wnioskujące o tym, że będą brać udział w tym dzielnicowym budżecie partycypacyjnym, to wtedy te środki będą dzielone mniej więcej równo na wszystkie dzielnice. A teraz zgodnie to co do wyznaczenia celów i zasadności wydatkowania tych pieniędzy, więc tak jak opiniowanym wcześniej 3 sesje, 4 sesje temu bodajże w statucie dzielnic mamy tam uwzględnione jakby tak, że budżet partycypacyjny polega na tym, że będą wpływały wnioski od mieszkańców. Grupa mieszkańców, która będzie uważała, że chciałaby jakieś środki, które by zostały przekazane na ten cel, na jakiś cel wskazany przez nich, wydatkowane, będą nas wnioskować. I tutaj, wydaje mi się, że to jest zależne od wszystkich Państwa radnych, ilu mieszkańców przekonacie, jak przekonacie, jakie będą to pomysły. I tutaj zawsze na zdanie ostateczne ma Rada Dzielnicy. Rada Dzielnicy trzeciej będzie, to nie jest zależne od ilości mieszkańców, którzy to zgłoszą, tylko zasadności i celowości wydatkowania tych pieniędzy. Więc jeżeli Rada zadecyduje, że projekt ten lub tamten jest najlepszy, to będzie na to wskazywała pieniądze. Jeżeli stwierdzą radni, czyli tutaj pod naszymi obradami stwierdzimy, że można wydać na 2 projekty albo na 3, to obdzielimy tymi środkami 2 lub 3 projekty. Tak to wygląda. Chodzi właśnie o te zasady kryterium wyboru, jak to będziemy zmieniali. Na zasadzie, że dostaniemy koszyk, wpłynie 100 projektów i będziemy opiniować na Radzie. Dokładnie. Ale my będziemy opiniować na zasadzie ilości podpisów. Nie. Ilość podpisów nie jest wymagana. Nie jest tu przełożenie, bo zawsze Rada Dzielnicy Trzeciej podejmuje tutaj stosowną uchwałę. Kryterium jakby wyboru leży w rękach radnych. Czyli jeżeli stwierdzimy, że na przykład zasadny jest to bardzo sensowny pomysł taki, to my to będziemy opiniować. Oczywiście argumentem jest za to, jeżeli część mieszkańców, czy tam duża część stwierdzi, że na przykład jest to potrzebne to lub tamto, możemy się do tego przychylić, ale jeżeli będzie kilka wniosków, no to tylko i wyłącznie Rada Dzielnicy opiniuje to, na co przekaże środki. Właśnie chodziło mi o te kryteria oceny Rady Dzielnicy. W jaki sposób my będziemy oceniali te projekty, w jaki sposób będziemy je przyjmować. Możemy powołać sobie taką komisję, która będzie to opiniowała. Chodźmy o to, że na razie to jest pomysł taki, że dostajemy koszyk pomysłów i każdy z tych pomysłów omawiamy, dyskutujemy i w jaki sposób wskazujemy hierarchię, tak? Ale to jest, panie przewodniczący, a jak jest może z zasięgnięcie informacji inne dzielnicy, które już to przerabiały? Znaczy inne dzielnice, dzielnica czwarta na przykład przerabiała około 100 tysięcy powiedzmy na, i też mieli kilka projektów. No bo właśnie osoby, jeżeli mogę, to może państwo, tak? Bo ja znam przykłady z pierwszej dzielnicy, gdzie po prostu są, to jest też konsultacje z mieszkańcami, prawda, są wyznaczone spotkanie, tak, mieszkańcy przychodzą i oni po prostu też dokonują takiej analizy i oni zgłaszają i też po prostu na pewno trzeba brać pod uwagę, no większość w takich po prostu konsultacjach, może też ten budżet jest po to, żeby mieszkańcy dzielnicy czuli się też współgospodarzami dzielnicy i myślę, że tu absolutnie nie tylko nasze zdanie, bo wtedy byłoby także i na to byłoby, prawda? Więc na pewno
to jest, uważam, że to jest bardzo dobry budżet, bo po prostu to bardziej powoduje, że mieszkańcy no, czują się odpowiedzialni za to, co się dzieje i gdzie. No dobrze, pani Aniu, tylko przepraszam najmniejszej państwa, przepraszam, panie radny, nie otrzymał pan głosu, panie Piotrze. Ja do państwa wyślę informację tutaj przesłaną przez przewodniczącego Rady Miasta, pana Bogusława Kośmidra. Ewentualnie tu państwu część przeczytam, że zgodnie z zapisanym określonym w projekcie tego harmonogramu będzie to wyglądało tak. W terminie do 31 marca roku poprzedzającego 20 mieszkańców dzielnicy mających prawo wybierania do rad może zgłaszać do zarządu propozycję zadań. W terminie do 30 kwietnia roku poprzedzającego jednostka realizująca wskazana przez przewodniczącego prezydenta miasta przeprowadzi weryfikację formalną zgłoszonych zadań, określa koszt realizacji zadań na propozycję harmonogramu ich realizacji, przygotowanie wraz z wykonaniem i w terminie do 31 maja roku poprzedzającego zarząd dzielnicy przeprowadza wśród stałych mieszkańców dzielnicy głosowanie preferencyjne, których dokonywany jest wybór zadań przeznaczonych do realizacji. I tu jest dodatkowo wyrażam przekonanie, wszystkie rady dzielnicy podejmą uchwałę o przystąpieniu do programu budżet partycypacyjny, w którym przyświęcenie do wzmocnienia roli mieszkańców. To jest tylko wyjaśnienie. Tu jest informacja, którą jak to powinno wyglądać, czy w roku obecnym my możemy wnioskować na przyszły rok. A w roku tutaj zasad, ja to państwu prześlę, a zasady powiedzmy co do tegorocznego, myślę, że pozyskamy jeszcze z Rady Miasta, od przewodniczącego, czy jednostki, która się tym zajmuje i państwo wszyscy dostaniecie informacje na ten temat. Proszę bardzo, pan radny. Wydaje mi się, że w tym momencie nie mamy wiedzy, ani jak będziemy oceniać, bo dla mnie kryterium liczebności mieszkańców to jest żadnych kryterium. Jest cały szacunek dla mieszkańców. Już mieliśmy przykłady takie w różnych poczęciach mieszkańców, jak to przykład grupa mieszkańców, zresztą była bardzo liczna, aczkolwiek problem przez nich podnoszony był jakby trywialny, tak? Mizerny. Więc tutaj głośność grupy do mnie nie przemawia. Mieliśmy wypracowane pewne wcześniej kryteria choćby odnośnie remontu chodników, jeżeli mieliśmy pieniądze na przykład, tam mieliśmy dwa do zrobienia. Robiliśmy ten, który służył większej liczbie mieszkańców, do celu, żeby mi chodziło. Także jakieś tam kryteria były. O to mi chodzi. Mamy teraz projekt uchwały, która wchodzimy w budżet partycypacyjny. Do marca, do kwietnia, do maja mamy podjąć stosowne tam szczeble, będą podejmowały decyzję o wydatkowaniu pieniędzy w przyszłym roku, czyli w następnej kadencji. No, w 2014 przystąpiłem, a z tego co czytał pan przewodniczący, to jest do marca roku poprzedzającego realizacji trzeba wskazać, zebrać zadania. Do kwietnia jest ono opiniowane, do maja głosowanie wśród mieszkańców, ale do maja roku poprzedzającego realizację. Czyli nawet jeżeli w tym roku zbierzemy jakieś zadania i wskażemy te finansowanie, to ono będzie realizowane w przyszłym roku. Tu jest wyjaśnienie przez pana przewodniczącego Rady Miasta, jak to powinno wyglądać i funkcjonować, ale my będziemy mieć, przystąpimy do budżetu partycypacyjnego w tym roku obecnym. W tym roku to będzie tak, bo Rada Miasta przekazała właśnie pieniądze na ten projekt i tutaj ja rozumiem, że dla nas, bo nie wiem, czy państwo jakże się szczegółowo czytali wcześniejszą, to co mówiłem, uchwałę, którą podejmowaliśmy odnośnie statutu rad dzielnic. Tam była dyskusja na temat budżetu partycypacyjnego i tutaj najmocniejsze jakby słowo czy głos w wyborze ma Rada Dzielnicy Trzeciej. To nie są mieszkańcy. Mieszkańcy jak najbardziej składają, proponują, zgłaszają, ale wybór będzie zawsze tutaj należał do państwa, do nas wszystkich. Proszę bardzo, ostatni raz panie przewodniczący. Ja tego nie neguję. Tylko dalej nie wiemy, jakimi metodami wybierzemy metodę głosowania nad poszczególnymi projektami. Co mówię o sytuacji, mówiąc wprost taki, że osoba dysponująca jakimś narzędziem kontaktu masowego z mieszkańcami, tak, jest w stanie zorganizować większą grupę mieszkańców dla pomysłów, które często jak życie pokazywało, nie znajdowały szans na realizację i możemy się po prostu, mówiąc kolokwialnie, wpuścić w projekt, który będzie służył tylko i wyłącznie jakimś efektom publicznym. Nie znamy kryterium. Chcemy wejść w program, ale nie jest przygotowany kryterium. Jak my będziemy się tym programem poskarżyć?
Przepraszam, Piotr Majak chyba też chciał brać powiedzieć, nie, nie? To jest tak, Pan Skrzyński, Piotr Moskała, Franciszek Kasznik, Maciej Kalęba, proszę. Proszę Państwa, ja rozumiem ten projekt tej uchwały, że pieniądze na ten rok w budżecie zostały przeznaczone i było błędem nie przystąpienie do tego projektu, bo innymi słowy pozbawiamy się pieniędzy. To są w budżecie miasta pieniądze, które są przeznaczone na dany cel, na ten budżet partyjny. Jeżeli nie przystąpimy, to nie dostajemy złotówki. Natomiast co do kryteriów, to myślę, że jesteśmy w stanie sami sobie takie kryteria w ciągu miesiąca wypracować i ewentualnie zawiadomić mieszkańców, że coś takiego jest. Mamy tyle pieniędzy i w związku z tym zbieramy wnioski. I wtedy nie wiem, komisja infrastruktury czy komisja moja wspólnie, jak się tam podejmujemy uchwały. Proszę bardzo, Pan Państwo radni, bardzo bym prosił nie przeszkadzać, gdy ktoś się wypowiada. Znaczy ja się chciałem właśnie upewnić, czy to są pieniądze ekstra, czy są pieniądze, które są tak gdzie to znaczy. Tłumaczyłem wcześniej na początku, że Rada Miasta podjęła uchwałę, która przekazała dodatkowe pieniądze na dzielnicę. I to, co powiedział Pan Stanisław Strzyński, błędem byłoby z tego nie skorzystać. Tak jest sytuacja. No oczywiście. Proszę bardzo, Pan Przewodniczący Strony Kaszyn. Proszę Państwa, ja czytam tą uchwałę, to ona dotyczy przystąpienia do budżetu partycypacyjnego na 2017 rok. A nie mówi nic na temat kryteriów przyznawania, oceniania. Przystąpmy najpierw, dostajmy jakąś złotówkę, bo na razie nie mamy nic. Na razie do tego po prostu nie należymy. Dopiero po tej uchwale może będziemy należeć. Ile tych pieniędzy dostaniemy, to dostaniemy. I wtedy się będziemy walczyć po prostu. A nie dzisiaj, bo to nie jest treścią uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo, że trzeba powiedzieć. Ja chciałem poprzeć wypowiedź pana Blanka. Faktycznie powinniśmy najpierw wziąć udział w tym konkursie, żeby nie spóźnić się, żeby te pieniądze faktycznie w jakiejś kwocie zostały nam przyznane. A potem możemy na spokojnie opracować kryteria, tak, żeby z jednej strony odpowiadały statutowi, a z drugiej strony tak, żeby były poparte przez Radę i te pieniądze były w sposób sensowny dysponowane. Dziękuję bardzo. I jeszcze co Wam prosił się pochwali? Jest bardzo ciekawy artykuł na temat budżetu obywatelskiego, jak to wygląda w miastach w Polsce, pojawił się pierwszy budżet w Sopocie, teraz już Bydgoszcz, Gdańsk, Poznań i wiele innych miast w Polsce realizują budżety obywatelskie. Można sobie tam poczytać, jak to wszystko wygląda, jak działa taki budżet, co zakładamy pora, są liderzy, grupowań, wybierani i tak dalej. Takie wszystko tam jest opisane, można sobie poczytać. instytutobywatelski.pl. Dziękuję bardzo. Państwo, zamykajmy dyskusję. Pierwszy Pan Jacek Wojskowski, proszę. Wiele rzeczy jest do zrobienia. Dobrze, że są pieniądze i jeżeli je dobrze będziemy umieli, a mam nadzieję, że będziemy umieli je dobrze wykorzystać, to przystąpić trzeba i próbować je mądrze zagospodarować. Proszę bardzo, Pan Łukasz. Chciałbym przypomnieć, że w zeszłym roku 4 dzielnice stworzyły budżet partycypacyjny. Co więcej, nie były to pieniądze dodatkowe, tylko pieniądze z ich własnych budżetów. Na przykład dzielnica pierwsza przeznaczyła 100 tysięcy złotych. Te dzielnice, które pozyskają podwójnie, ponieważ one oprócz tych pieniędzy, które dostali każda dzielnica, dostaną dodatkowo zwrot wydatków, które te dzielnice poniosły w zeszłym roku na budżet partycypacyjny. To pokazuje wyraźnie, że czasami opłaca się po prostu wchodzić w projekty, które są nowe. Dlatego uważam, że powinniśmy tę uchwałę poprzeć. Dziękuję. Głosuję. Dziękuję bardzo. Zamykamy dyskusję. Przystąpię do procedowania w tej zapoborczej nr 522. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Rafał nie głosował. Tak? Jedna osoba nie głosowała. Dziękuję bardzo.